Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu na kanale. Dziś chciałbym Was zaprosić do wysłuchania jednego z najnowszych, praktycznie jak nie najnowszego orędzia świętego Michała Archanioła na obecne czasy. Orędzie bardzo ważne i istotne. Prosiłbym Was, żebyście tutaj, kochani, wysłuchali go w całości, żebyście byli do samego końca na tym nagraniu. Oczywiście witam serdecznie wszystkie nowe osoby, które dopiero co tutaj dołączyły. Was oczywiście zachęcam tutaj do subskrypcji kanału, a także do zajrzenia na moje inne kanały na YouTubie, czyli kanał Łukasz Andryszczak i kanał Prorok Ostatnich Czasów. Zgodnie z tradycją zapraszam Was tutaj na początku, kochani, o to, żebyście wszyscy wpisali, kochani, to słowo. Słowo miłość w komentarzu. Jak będziecie je wpisywać, to poczujcie, jak ta miłość od Was płynie i wypływa do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, kochani, którym jest naprawdę, naprawdę ciężko w życiu. Bo to nasze wsparcie jest naprawdę bezcenne i pomoże wielu, wielu ludziom. Orędzie świętego Michała Archanioła. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. To jest 12 sierpień 2024 rok. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przychodzę do Was z Bożej woli. Jesteście kochani przez Boga. Każdy człowiek jest w sercu Trójcy Świętej. Przychodzę prosić Was, żebyście trwali w jedności i się jednoczyli w miłości bratniej, żebyście byli roztropni i posłuszni. Nie jest to tylko jeszcze jedno orędzie. Jest to wezwanie do posłuszeństwa wobec objawień, jakie otrzymaliście i do wprowadzenia ich w życie. Wojna przyspieszyła wielkimi krokami. Przyspieszyła i zajęła pozycję w umysłach i sercach ludzi. Zaczęło się prześladowanie chrześcijan, wobec czego wszystkie moje zastępy niebieskie są na ziemi, ochraniając Was i wspomagając. Każde życie posiada nieskończoną wartość dla Przenajświętszej Trójcy. Każdy człowiek to Boży skarb, aż do ostatniej chwili życia może uznać się grzesznikiem i poprosić o przebaczenie. Ludzkość zacznie żyć jak na szpilkach, w niepokoju o swoich braci i o samych siebie. Wojna nie będzie stać w miejscu, lecz będzie posuwać się naprzód, aż stanie się powszechna. Ujrzycie sceny niewyobrażalne. Wojna jest zażarta, bez litości, zapominając, że wszyscy są braćmi. Wojna podnosi się, aż zapłonie, tak jak płonie ogień bez kontroli, posuwając się naprzód i niszcząc, rozbijając rodziny, pozostawiając dzieci sierotami. Wszystko jest przygotowane tak, jak chce tego nowy porządek świata. Żaden człowiek nie jest niewolnikiem zła, o ile człowiek tego nie chce i na to nie pozwala. Umysłu i serca nikt nie może Wam odebrać. Wobec tego konieczna jest dojrzała wiara w każdego z Was. Nie drżycie, lecz wręcz przeciwnie, lękajcie się obrażać Boga. Ziemia coraz szybciej się trzęsie, pojawiają się trzęsienia ziemi, takie jak nigdy wcześniej się nie pojawiały, i ich magnitudy się zwiększają. Przygotujcie się, miejcie u siebie źródło światła i żywności. Miejcie wodę wewnątrz domów. Dzieci Przenajświętszej Trójcy i dzieci naszej Królowej i Matki Czasów Ostatecznych, bądźcie świadomi, że trzeba będzie, żebyście dzielili się z braćmi żywnością, ale nade wszystko Bożym Słowem. Musicie zbawić swą duszę, a częścią tego jest naśladowanie Chrystusa. Bez pokory, dobrego traktowania innych, bez bratniej miłości, bez łagodności i pokory serca, trudniejsza będzie droga, którą macie przejść, by dojść do życia wiecznego. Odmawiajcie modlitwę święty, 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 z miłością i szacunkiem. Umieśćcie krzyż z poświęconego drzewa w drzwiach domu, zwrócony ku jego wnętrzu, i namaście poświęconym olejem futrony drzwi. Ale nade wszystko bądźcie osobami,
pokornymi stworzeniami Bożymi i poświęcie się na nowo Najświętszym Sercom Jezusa Maryi. Błogosławię was, a moje legiony czekają na wasze wezwanie, by was bronić. Módlcie się do naszej i waszej Królowej i Matki. Wzywajcie mnie, jestem gotów, by spieszyć wam na ratunek, bez lęku, ale z miłości do Przenajświętszej Trójcy oraz do naszej i waszej Królowej i Matki. Trwajcie w duchowej gotowości. Błogosławię was, święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystszo Maryjo, bez grzechu poczęta 3 razy. Komentarz Luz de Maria. Bracia, módlmy się w miłości braterskiej jedni z drugimi, śląc do nieba modlitwy za naszych braci i za tych, którzy wyrządzili nam zło. W tym orędziu świętego Michał Archanioł dał mi on odczuć potrzebę, by zbadać własne serce i nade wszystko sumienie. Pozwolił mi odczuć, że w tym orędziu jest szczególne przynaglenie w obliczu bliskiego zagrożenia ziemi. Widmo wojny przestało być tylko widmem, stając się z rzeczywistością, której nikt nie chce, a która nadchodzi nieproszona. To ludzka głupota dalej pozostaje nieprzejednana przez swoją żądzę zwyciężania. Bracia, musimy być bardziej Boży, bardziej oddani naszej Najświętszej Matce. Pamiętajmy, że gdzie zło, tam jeszcze obficiej wylewa się łaska. Przyjmijmy tę łaskę, która jest nadobfita, aby dawała wzrost naszej duszy i naszym braciom. Zjednoczeni w modlitwie bratniej miłości. Amen. Kochani, dziękuję wam tutaj za wysłuchanie tego przekazu bardzo ważnego na te czasy ostateczne. I oczywiście zapraszam was bardzo, bardzo z całego serca o tutaj wsparcie tej organizacji pomocy humanitarnej, tego naszego wielkiego Bożego dzieła miłości, na wsparcie dla ludzi w obliczu III wojny światowej, jak również kataklizmów, jak i wsparcia bezdomnych zwierząt. Bardzo, bardzo tutaj proszę o wsparcie. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. Na końcu tego nagrania, jak również w jego opisie, będzie informacja, jak można pomóc. Ja wam, kochani, dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.